Firma Congelados de Navarra to europejski lider w produkcji i sprzedaży głęboko mrożonych warzyw. Już od jej początków stawiano na nieustanny rozwój, co przyczyniło się do ekspansji marki na rynki ponad 60 państw. Priorytetem firmy Congelados de Navarra, której roczna produkcja wynosi 250 tysięcy ton, jest stosowanie innowacji opartej na nowoczesnej technologii, aby sprostać wymaganiom rynku i utrzymać satysfakcję swoich klientów. Firma Congelados de Navarra wie, jak istotną rolę w tej strategii odgrywa proces magazynowania. Dlatego powierzyła Mekaluxowi rozbudowę swoich centrów logistycznych, wdrażając najbardziej wydajne względem potrzeb firmy rozwiązania technologiczne. Jesteśmy związani z Mekaluxem od 1998 roku, kiedy to nasza firma rozpoczynała swoją działalność. Współpracowaliśmy wtedy przy instalacji pierwszych systemów magazynowych w Argedas. Ta relacja utrzymywała się przez lata, a my niezmiennie darzymy Mekalux zaufaniem. Nowy projekt również postanowiliśmy powierzyć temu dostawcy. Centrum logistyczne w miejscowości Fustiniana rozpoczęło swoją działalność wraz z realizacją dwóch pierwszych etapów obejmujących instalację dwóch automatycznych magazynów samonośnych o pojemności całkowitej wynoszącej 63 tysiące palet. Magazyny te wyposażone są w układnice dwukolumnowe, które pracują w stałej temperaturze minus 25 stopni Celsjusza. W 2017 roku ukończono trzeci etap, obejmujący strefę pakowania i mieszania. W 2019 roku zrealizowano etap czwarty, czyli budowę jednego z największych automatycznych magazynów mrożonek w Europie. Magazyn o pojemności 83 tysięcy palet jest wyposażony w automatyczny system Pallet Shuttle z wózkami wahadłowymi, które pracują w temperaturze minus 25 stopni Celsjusza. W 2022 roku Congelados de Navarra kontynuuje swój rozwój przy wsparciu Mekaluxu, realizując piąty etap – budowę automatycznej mroźni z regałami o podwójnej głębokości składowania, które odpowiadają obecnym potrzebom centrum logistycznego. Nad prawidłową pracą centrum logistycznego czuwa oprogramowanie zarządzające Easy WMS firmy Mekalux, które zapewnia pełną identyfikowalność składowanych produktów. W pierwszym etapie Mekalux zbudował magazyn automatyczny o wysokości 36 metrów, wyposażony w 6 układnic, którego pojemność wynosi 27 tysięcy palet. W drugim etapie wdrożony został kolejny magazyn o podobnych cechach, posiadający 8 układnic i większą pojemność składowania liczącą 36 tysięcy palet. Oba magazyny komunikują się między sobą i współpracują, jakby stanowiły jeden obiekt, koordynując wejścia i wyjścia palet za sprawą oprogramowania firmy Mekalux. Połączenie budynków z halą produkcyjną zapewnia duży przepływ towarów i wzrost produktywności. W trzecim etapie Mekalux powiększył strefę pakowania i mieszania usytuowaną w skrzydle pierwszego magazynu automatycznego, instalując system przenośników i wózki wahadłowe ze stali nierdzewnej. Urządzenia są odporne na korozję, dlatego idealnie nadają się do pracy w wilgotnych pomieszczeniach, spełniając przepisy sanitarne dotyczące obiektów sektora spożywczego. W ostatnich latach potrzeby firmy Congelados de Navarra w zakresie składowania znacznie wzrosły, dlatego uznaliśmy, że podwojenie przestrzeni magazynowej jest konieczne. W związku z tym w czwartym etapie postanowiono zwiększyć przepływ towarów poprzez automatyzację procesów, optymalizując jednocześnie przestrzeń magazynową. Aby to osiągnąć, Mekalux skonstruował magazyn o wysokości 44 metrów, szerokości 68 metrów i długości 170 metrów. Automatyczne rozwiązanie w postaci systemu Pallet Shuttle z wózkami wahadłowymi pozwala maksymalnie powiększyć pojemność i gwarantuje wysoki przepływ towarów, włączając w to równoczesne wejścia i wyjścia ładunków. Pojemność magazynu wynosi ponad 83 tysiące palet. Składa się z 14 poziomów i 3 korytarzy, po których poruszają się 42 wózki wahadłowe. Podnośniki zainstalowane na początku i na końcu magazynu transportują palety w pionie na różne poziomy instalacji. Każdy wózek wahadłowy przemieszcza się po magazynie w poziomie do kanału towarowego wyznaczonego przez oprogramowanie Easy WMS firmy Mekalux, gdzie wózek Pallet Shuttle umieszcza lub skąd wyjmuje paletę.
Automatyczny system Palette Shuttle firmy Mecalux zoptymalizował przestrzeń magazynową oraz znacząco podniósł liczbę obsługiwanych palet na godzinę. Ponadto zapewnia całkowitą dostępność towaru i eliminuje błędy pojawiające się przy obsłudze ręcznej. Etap piąty polegał na zbudowaniu nowego magazynu automatycznego, podobnego do poprzednich, o pojemności wynoszącej 15 tysięcy palet. Zlokalizowany jest obok dwóch istniejących obiektów i współpracuje z nimi, tworząc jeden w pełni zintegrowany magazyn. Centrum logistyczne składa się z czterech automatycznych magazynów samonośnych o całkowitej pojemności 160 tysięcy palet, komór wstępnych, strefy wysyłki oraz strefy pakowania i mieszania produktów. Posiada również system transportu podwieszanego o długości 600 metrów, po których poruszają się 72 wózki łączące wszystkie strefy centrum. Niezawodną komunikację pomiędzy strefami tego dużego kompleksu logistycznego zapewnia oprogramowanie EasyWMS firmy Mecalux. Dzięki połączeniu magazynów z zakładem produkcyjnym gotowe produkty są automatycznie transportowane przez windy na górne piętro do wskazanej przez oprogramowanie strefy magazynowej. Produkty przychodzące z zewnątrz wprowadzane są do instalacji przez dolne poziomy, gdzie znajduje się również strefa wysyłki. Tam odbywa się załadunek i odprawia się około 100 ciężarówek dziennie. Z przedniej części trzeciego magazynu towar może być transportowany do innych mroźni lub bezpośrednio do strefy wysyłki. Strefa ta również posiada komorę wstępną wyposażoną w wózki wahadłowe, odpowiedzialne za transport palet do ramp załadowczych. Z tylnej części tego magazynu ładunki transportowane są do strefy pakowania i mieszania. Centrum logistyczne firmy Congelados de Navarra dysponuje 160 tysiącami miejsc paletowych, objętością przekraczającą 1 000 000 m3. Charakteryzuje się nieustannym przepływem towarów oraz następującymi rozwiązaniami automatycznymi: 18 układnicami, 53 wózkami wahadłowymi, automatycznym systemem Palette Shuttle z 42 wózkami, 20 podnośnikami, 4 liniami systemu transportu podwieszanego zintegrowanymi z 72 wózkami i pętlą przenośników o łącznej długości wynoszącej kilkaset metrów. Oprogramowanie EasyWMS firmy Mecalux jest centralnym elementem, który zarządza jednocześnie wszystkimi komponentami składającymi się na ogromny kompleks firmy Congelados de Navarra. EasyWMS umożliwia pełne monitorowanie każdej partii towaru od wprowadzenia do magazynu do wysyłki. Ponadto EasyWMS komunikuje się z systemami ERP i MES firmy Congelados de Navarra w celu skoordynowania ruchu palet i partii towarów wychodzących z hali produkcyjnej. Wszechstronne oprogramowanie zarządza równocześnie wszystkimi strefami i 4 magazynami automatycznymi. EasyWMS koordynuje równolegle przyjęcie towarów i wysyłkę do klientów, czynności realizowane w strefie pakowania, operacje wejścia i wyjścia ładunków w strefie składowania oraz przesunięcia między magazynami. W mroźni z automatycznym systemem Palette Shuttle EasyWMS firmy Mecalux zarządza m.in. procesami składowania czy operacjami współdzielenia kanału. Magazynowanie w blokach centralnych przebiega następująco. Kiedy oprogramowanie wyznacza kanał do składowania danej partii produkcyjnej, palety pojedynczo umieszczane są w wybranym kanale aż do jego zapełnienia. Jednocześnie oprogramowanie wskazuje kolejny kanał dla innej partii towaru, który zatowarowywany jest według tego samego mechanizmu. EasyWMS przeznacza skrajne części magazynu na najmniejsze partie towarowe lub nadwyżkę produkcyjną. Kanał współdzielony jest rozwiązaniem przygotowanym przez zespół inżynierów i ekspertów Mecaluxu w odpowiedzi na potrzeby firmy Congelados de Navarra. Dzięki zaplanowaniu korytarzy po obu stronach kanału i utworzeniu 14 poziomów składowania, Congelados de Navarra osiągnęła zapełnienie przekraczające 92%. Współdzielenie kanału to operacja polegająca na magazynowaniu dwóch pozycji asortymentowych w jednym kanale, w którym liczba palet przypadająca na każdą z nich może być określana automatycznie przez oprogramowanie EasyWMS w oparciu o czas składowania lub może zostać w dowolnym momencie ustawiona ręcznie.
Osoba odpowiedzialna za magazyn może wstępnie ustawić czas, według którego oprogramowanie automatycznie wyznaczy liczbę palet przypadającą na każdą z pozycji asortymentowych do składowania w danym kanale. Po upłynięciu wyznaczonego czasu Easy WMS uzna składowanie danej pozycji asortymentowej za zakończone i przeznaczy resztę kanału na inny produkt. Co więcej, logistyk również może w dowolnym momencie zakończyć składowanie jednej z pozycji asortymentowych, pozostawiając wolną przestrzeń kanału na umieszczenie innego ładunku. Funkcja ta zapewnia użytkownikowi możliwość reagowania w wypadku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji w magazynie. Po opróżnieniu kanału funkcja podziału na dwie pozycje asortymentowe zostaje anulowana, niezależnie od tego, czy była przypisana automatycznie czy manualnie, a kanał ponownie pełni rolę pojedynczego. W przypadku dowolnego kanału współdzielonego zarówno o liczbie palet zdefiniowanej, jak i zmiennej, Easy WMS wydaje polecenie wyjścia każdej z pozycji asortymentowych z obu stron kanału. Ponadto logistyk może zastosować ustawienia z możliwością ich konfiguracji i aktualizacji w dowolnym momencie, według których Easy WMS będzie dążył do osiągnięcia jak największego zagęszczenia ładunków. Zgodnie z tym założeniem oprogramowanie zarządza ciągłą akumulacją jednostek ładunkowych w celu zoptymalizowania poziomu zapełnienia kanałów oraz ruchów palet, według prognozowanej liczby wejść i wyjść. Przenoszenie jednostek ładunkowych może odbywać się w obrębie tego samego poziomu składowania, innego poziomu w tym samym magazynie lub innego magazynu należącego do centrum logistycznego. Dzięki Mecaluxowi firma Congelados de Navarra zmodernizowała swój system dystrybucji, stosując nowoczesne i wysoce zrobotyzowane instalacje magazynowe. Jej centrum logistyczne stanowi punkt odniesienia w sektorze spożywczym dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań i automatyzacji obiektów. Przedsiębiorstwo zajmuje wiodącą pozycję pod względem zastosowanych rozwiązań magazynowych dzięki wszechstronnemu zarządzaniu oprogramowania Easy WMS firmy Mecalux.